Wysokie temperatury, które towarzyszą nam praktycznie od kwietnia i brak opadów deszczu spowodowały ogromne straty w lubuskim rolnictwie. Klęska suszy stała się faktem, a prognozy nie zapowiadają poprawy tej sytuacji. Rolnicy mówią o największej od 20 lat suszy, a straty w tym momencie wynoszą już ponad 2 miliardy złotych w gospodarstwach w całej Polsce. Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, nie ukrywa, że sytuacja jest bardzo poważna, a wielu rolników stoi na skraju bankructwa. Susza, ta, która nas nawiedziła, zrobiła olbrzymie spustoszenie w zbożach jarych, zbożach ozimych. Te komisje, które już protokoły częściowo spłynęły, to wykazały, że są to straty czasami 70 i 80%. Także to jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Susza jest postępująca. W tej chwili hodowcy bydła mają duży problem, bo tą kukurydzę, którą posieli na kiszonkę, nie zrobią z tego kiszonki, bo to wszystko już zaschło, czyli jest stan tak zwany zdrewnienia rośliny. Kukurydza na zboże, no to się ukształtowało coś takiego, że to nie mogę nazwać kolbą. Kukurydza, która powinna mieć 3 metry wysokości i dorodne kolby, ona ma w tej chwili 50-60 cm i też już jest zaschnięta, gdzie praktycznie można już rozpocząć zbiory. W dalszym ciągu mamy duże problemy z burakiem, z ziemniakiem. Nawet opady, które są zapowiadane na sobotę, one już nam nie pomogą, bo te rośliny są już w fazie, kiedy ukształtowały się i w tej chwili jest to zasychanie. Rząd przyjął program pomocy rolnikom po tegorocznej suszy. Zakłada on m.in. rozłożenie kredytów na mniejsze raty, kredyt na odtworzenie produkcji na 0,5%, a samorządy mogą umorzyć podatki. Resort rolnictwa zaproponował również dopłaty 1000 zł do hektara dla gospodarstw, których straty wyniosły minimum 70%. Jednak z pełnej dotacji będą mogli skorzystać tylko ubezpieczeni rolnicy. Dla reszty kwota ta będzie mniejsza o połowę. Rolnicy apelują jednak o zmianę tego przepisu, gdyż tylko ich niewielki odsetek ma wykupione ubezpieczenie. Stanisław Myśliwiec tłumaczył, że brakuje ubezpieczalni, które chcą ubezpieczać na wypadek suszy. Natomiast gdy uda się już takie ubezpieczenie znaleźć, jest ono bardzo drogie i wynosi nawet 2,5 tysiąca złotych za hektar. W tej trudnej dla rolników sytuacji swoją pomoc zaoferował również samorząd województwa lubuskiego. Staramy się jako samorząd województwa wesprzeć instytut, który zajmuje się określeniem poziomu suszy w naszym województwie. Jest jedna stacja, która określa na północy województwa, co oczywiście nie odzwierciedla sytuacji w całym województwie. Dlatego jednym z pomysłów jest to, abyśmy wsparli finansowo ten instytut w celu zakupienia co najmniej 5-7 stacji do określenia suszy. Koszt takiej stacji waha się między 50 a 70 tysięcy złotych. Myślę, że to by była konkretna pomoc na lata już w określaniu tych sytuacji, bo widzimy, że ta susza zaczyna się coraz bardziej tutaj w Polsce dospierać. Idzie tak zwane ocieplenie klimatu. Myślę, że to będzie jakieś takie konkretne wsparcie dla tutaj ze strony samorządu województwa dla rolników. Ministerstwo Rolnictwa na pomoc rolnikom zabezpieczyło 800 milionów złotych. Poszkodowani przez suszę uważają, że środki te są niewystarczające oraz apelują o zmianę przepisów na takie, które w przyszłości lepiej zabezpieczą rolników w razie klęsk żywiołowych.